Dzień dobry kochany, w dzisiejszym filmie przedstawię Wam kompletny schemat pielęgnacji w oparciu o kosmetyki koreańskie, które pomogą Wam odbudować warstwę hydrolipidową, czyli płaszcz wodno-tłuszczowy zaraz po zimie. Jako że już za chwilkę pojawia się wiosna, to taki temat jak najbardziej będzie potrzebny. Wiadomo, że o płaszcz hydrolipidowy musimy dbać każdego dnia, ale szczególnie po zimie potrafi być on w dużej mierze naruszony pod wpływem działania czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, słońce czy mróz oraz suchego powietrza w pomieszczeniach, czy po prostu zmian temperatur, jak wchodzimy z zimnego do ciepłego. Wiadoma sprawa, że wtedy też silniej reagują naczynia, mamy szybszą ucieczkę wody z naskórka, no i właśnie ten płaszcz wodno-tłuszczowy bardzo mocno, można powiedzieć, dostaje. A jak już wiecie doskonale, jak mnie oglądacie, płaszcz hydrolipidowy jest najistotniejszy w kwestii funkcji, jakie pełni skóra, dlatego że on będzie nas bronił, on jest taką tarczą ochronną przed wnikaniem chociażby bakterii, grzybów czy wirusów, czyli przed działaniem drobnoustrojów. Tym samym jak mamy naruszony płaszcz hydrolipidowy, no to niestety też jest większa zdolność do tworzenia się zaskórników, krostek, grudek, rumienia, nadwrażliwości czy chociażby nadmiernego złuszczania, czyli takiego silnego przesuszenia w postaci odstających suchych skórek. Ponadto możemy również odczuwać nadmierną suchość w postaci takiego napięcia skóry, jakby tej skóry brakowało, czyli takie ściągnięcie i to jest również bardzo nieprzyjemne. Skóra traci na blasku, ona się staje też taka nadmiernie matowa. I dlatego naszym zadaniem jest zadbać o ten właśnie płaszcz hydrolipidowy. Ważne jest to, żeby po zimie, słuchajcie, postąpić troszkę nieco inaczej niż tak, jak uczyłam Was tego w okresie właśnie tym jesienno-zimowym. Dlatego, że tutaj skóra będzie lepiej tolerowała o tej porze już troszeczkę lżejsze konsystencje. Ponadto, słuchajcie, ten schemat, który dzisiaj Wam zaplanowałam, to będzie schemat, który tak naprawdę będzie mógł być dostosowany dla każdego rodzaju skóry. Ja oczywiście jak najbardziej przy każdym kosmetyku będę też mówiła, do jakiej cery, do jakiego problemu będzie najlepiej się nadawał, w którym kierunku tutaj będzie on po prostu najlepiej dostosowany. Ale ważne jest to, że dzisiaj ta właśnie odbudowa warstwy hydrolipidowej będzie w oparciu o kosmetyki koreańskie, które znacząco różnią się w konsystencji od kosmetyków europejskich. Z reguły właśnie kosmetyki koreańskie mają lżejszą konsystencję i dzięki temu możemy sobie, słuchajcie, zbudować tutaj taką warstwową pielęgnację, taką kanapkową, nakładając jedną warstwę na drugą bez zmywania poprzedniej. To skutkuje tym, że tak naprawdę nie obciążając gruczołów łojowych, nie powodując nadmiernego przetłuszczania się skóry i takiego nieprzyjemnego uczucia tłustości, takiego lipidowego filmu na skórze, stwarzamy taki proces, że tak naprawdę spowalniamy ucieczkę wody z naskórka, właśnie pięknie odbudowujemy płaszcz hydrolipidowy, ale bez właśnie takiego obciążenia. Jakie składniki będą pomocne w odbudowie płaszcza hydrolipidowego? No przede wszystkim ceramidy, które naturalnie występują w naszym cemencie międzykomórkowym, który to spaja komóreczki skóry i właśnie dzięki temu zapobiegamy powstawaniu takich odstających suchych skórek, czyli nadmiernemu złuszczaniu. Ponadto witamina B5, czyli pantenol, który będzie działał silnie łagodząco, przeciwrumieniowo, nawilżająco. Łagodząca i nawilżająca alantoina oraz witamina E, natłuszczająca, dbająca o prawidłową jakość lipidów w płaszczu hydrolipidowym. Poza tym oleje roślinne i tutaj różnego rodzaju, w zależności od rodzaju cery, od lżejszych do nieco cięższych. Może być również skwalan, ale też nie dla wszystkich, bo pamiętajmy, że nie wszyscy dobrze skwalan będą tolerować. Oraz witaminy takie jak C czy niacynamid. I tutaj możecie być nieco zdziwione, że proponuję witaminę C, która jakoby miała działać złuszczająco. Wszystko zależy, w jakiej będzie postaci, bo jeżeli będzie w postaci glukozydu askorbylu bądź tetraizopalmitynianu askorbylu bądź ewentualnie jej stężenie w postaci kwasu askorbinowego będzie naprawdę niewielkie, tylko jako dodatek, to również będzie jak najbardziej na plus. Natomiast niacynamid ma duże właściwości rozświetlające skórę i nawilżające i działa również przeciwzapalnie. My głównie patrzymy właśnie na to jego przeciwzapalne działanie bądź przeciwzaskórnikom, krostkom, grudkom, a tymczasem w niewielkim stężeniu właśnie potrafi naprawdę przynieść bardzo dużą ulgę naszej skórze. Dlatego dzisiaj ujęłam te wszystkie składniki aktywne właśnie w tych kosmetykach
I tak zbudowałam Wam pielęgnację, żebyście bez problemu właśnie mogły krok po kroku to wszystko pięknie powtórzyć i pomóc swojej skórze. Zaczniemy oczywiście, moje kochane, od wieczora, dlatego że tam się dzieje troszeczkę więcej. W związku z tym ten schemat pielęgnacji będzie nieco bardziej skomplikowany. I oczywiście, jak zawsze, zaczniemy od oczyszczania. Do oczyszczania wybrałam Wam trzy kosmetyki. Jeden z moich ulubionych, on zresztą dosyć często się ostatnio pojawia u mnie na kanale, dlatego że naprawdę mam ogromne przekonanie, pięknie sprawdza się zarówno na mojej skórze naczyniowej, skłonnej też do podrażnień, skórze mieszanej, ale doskonale sprawdził się u skór trądzikowych, trądzikowych takich nadwrażliwych i przy cerach dojrzałych. To jest, słuchajcie, produkt marki Unique, nazywa się Calendula Complete Cleansing Oil i to jest olejek oczyszczający, jak sama nazwa wskazuje, z nagietkiem. Oprócz nagietka mamy tutaj 6 rodzajów olejów, w tym m.in. słonecznikowy i makadamia. To jest olej, który jest zupełnie, słuchajcie, bezzapachowy, bez dodatkowych żadnych kolorantów. Tu nie znajdziemy żadnych sztucznych składników, żadnych wypełniaczy. Jest on szalenie delikatny, w ogóle nie szczypie w oczy i bardzo sprawnie zamienia się w kontakcie z wodą w lekką, mleczną emulsję. Cudownie naprawdę domywa każdy rodzaj makijażu, nawet najbardziej wodoodpornego. Już Wam pokazuję, konsystencja jest dość, powiedziałabym, gęsta. Tego tak może teraz dobrze aż nie zobaczycie, ale uwierzcie mi, że to jest dość gęsty olejek i on rzeczywiście, słuchajcie, jest, powiedziałabym, nawet taki tłusty dosyć w dotyku. W kontakcie z wodą zamienia się w taką bardzo, bardzo delikatną emulsję i bez problemu, słuchajcie, w ogóle nie pozostawia takiego uczucia suchości. No domywa się naprawdę przepięknie, nie pozostawia mgły na oczach, bo to też jest bardzo ważne. I tak jak właśnie wspominałam, że cudownie, cudownie właśnie się w te emulsje zamienia, więc tutaj żadnego problemu Wam nie sprawi. Jak zawsze oczywiście, jak stosujemy olejek, stosujemy na suchą skórę. Następnie, słuchajcie, delikatnie wmasowujemy preparat przez około 30 sekund, dodajemy odrobinę wody, zwilżając dłonie, masujemy przez kolejne 30 sekund i zmywamy taką letnio ciepłą wodą, żeby ona nie była za ciepła. I kolejnym kosmetykiem, który Wam wybrałam, to będzie pianka z marki Huang Jiso. Tutaj mam akurat w formie takiej miniaturowej, bo miałam cały zestaw tych pianek, natomiast ona występuje w normalnej takiej wersji 180 ml. I to jest, słuchajcie, pianka, która ma bardzo duże bogactwo składników. Zanim ją pokażę, to Wam powiem, cóż tutaj w niej znajdziemy. Bo przede wszystkim ciekawą rzeczą jest to, że mamy bazę myjącą z jabłek. I to są tak bardzo delikatne detergenty, że nawet właśnie przy tym naruszonym płaszczu hydrolipidowym nie będzie żadnego uczucia pieczenia, szczypania czy ściągnięcia. Nie mamy tutaj żadnych sztucznych zapachów ani kolorantów, a złagodzących i takich nawilżających składników znajdziemy pszenicę, ceramidy, właśnie olejek eteryczny z geranią czy bergamotki, które właśnie dają nam ten przecudowny zapach. I słuchajcie, ta pianka, zobaczcie, ona jest taka bardzo gęsta, nie wymaga już dodatku wody. Ona rzeczywiście bardzo sprawnie się zamienia w taką, też bym powiedziała, nieco drobniejszą piankę, ale tak jak mówię, do niej już wody nie dodajemy. To nie jest rodzaj pianki, gdzie nam wychodzi taka, jakby takie ziarenko groszku w postaci kremu i dodajemy wodę, tylko tutaj już bezpośrednio tą pianką myjemy. Bardzo również sprawnie domywa pozostałości gdzieś tam niedomytego jeszcze makijażu po olejku, nie pozostawia skóry w żaden sposób właśnie naruszonej i ściągniętej, a nazywa się dokładnie, bo tego jeszcze nie powiedziałam, to jest Huang Jiso Pure Daily Foaming Cleanser Moisturizing. I kochane moje, następnym kosmetykiem co będzie, jeżeli chodzi o oczyszczanie, jeżeli nie oglądacie, to już dokładnie wiecie, oczywiście tonik. Ale tonik nie byle jaki, bo wybrałam dzisiaj dla Was tonik marki Tiam. I to jest tonik, który przede wszystkim zawiera witaminę B5. Nazywa się dokładnie Tiam My Signature Vita B5 Toner. I tutaj mamy tak, pantenol, łagodzącą betainę, kompleks peptydów w postaci palmity, mamy takie peptydy jak palmitol, pentapeptyd 4 czy acetylheksapeptyd 8 oraz hydrolizowany kwas hialuronowy. I ten tonik jest bezzapachowy, ale jest dość gęsty, żelowy. Co prawda to nie jest taki żelowy tonik, do których się już mogłyście gdzieś tam przyzwyczaić, ale on nie jest zupełnie płynny. Tak jak możecie sobie zobaczyć,
To nie jest zupełnie, słuchajcie, taki płyn. On jest rzeczywiście coś pomiędzy takim żelem, płynem, pełni już troszeczkę taką formułę esencji, choć o esencji zaraz też będę wspominała, bo chciałam, żeby ta wasza pielęgnacja była taka naprawdę bardzo, bardzo bogata. I ten, słuchajcie, tonik, on naprawdę pięknie łagodzi wszelkie podrażnienia. Możecie go nawet stosować na okolice wokół oczu. To jest tonik, który nada się dla każdego rodzaju skóry. Tak naprawdę wszystkie te trzy preparaty, które dotychczas teraz wymieniłam, one są bez podziału na rodzaj skóry. Bo każda skóra, bez względu na rodzaj, bez względu na wiek czy stopień podrażnienia, jak najbardziej doskonale będzie mogła skorzystać z tych kosmetyków. Nawet powiem szczerze, że skóra, która jest skłonna do alergii, z wyłączeniem tylko skóry z AZS-em, jeżeli chodzi o tę piankę Huang Jisou, bo jednak tutaj mamy olejki eteryczne, które w przypadku AZS-u nie są wskazane. Jak stosujemy ten tonik? Bo pewnie też pojawi się takie pytanie. Otóż ten tonik wylewamy sobie odrobinę na dłonie, przenosimy na twarz, czekamy około 15 sekund i osuszamy ręcznikiem papierowym, bądź drugim sposobem masujemy tak długo, aż ten tonik całkowicie się wchłonie. To jest bardzo ważne, bo nieraz pytacie, jak macie taki tonik żelowy, czy zostawić go do wchłonięcia, no bo szkoda toniku. Rozumiem. Nie chcecie go zostawiać w ręczniku papierowym, więc możemy to jak najbardziej wtedy wmasować i mamy jeszcze takie właśnie dodatkowe działanie nawilżające. Ale tak jak właśnie Wam nieraz wspominam, nie pozostawiamy żadnego toniku, jaki on by nie był, czy on by był mgiełką, czy on byłby żelowy, do wyschnięcia, dlatego że wtedy przyspieszamy ucieczkę wody z naskórka i to jest bardzo istotna kwestia. Gdybyście powtórzyły taką czynność kilka dni z rzędu, to byście zauważyły różnicę, jak ta skóra nagle zaczyna być ściągnięta. Jak osuszycie tonik, to tego ściągnięcia nie ma, a jak pozostawicie go do wyschnięcia, to właśnie takie ściągnięcie się pojawi. Więc istotną kwestią jest osuszanie toniku albo wmasowanie go do całkowitego wchłonięcia. I po toniku czas na dość oryginalny kosmetyk, a mianowicie na esencję, która już na dobre zagościła w schematach pielęgnacyjnych właśnie koreańskich. I to jest kosmetyk, który będzie jeszcze dodatkowo wspomagał w tym wypadku działanie przeciwzapalne w szczególności. Esencja ta jest w postaci takiej bardzo płynnej, nawet bardziej płynna od toniku, zupełnie w postaci, powiedziałabym, wodnej. To nie jest konsystencja żelowa, zobaczcie. To jest zupełnie płynna. Czyli jak taka woda dosłownie. I przede wszystkim jej rolą jest spotęgowanie jeszcze działania kolejnych kosmetyków, kolejnych preparatów, które będziemy nakładały za chwilę, ale właśnie jeszcze troszeczkę wznosi tą skórę na wyżyny. Esencję stosujemy w niewielkich ilościach, bo dosłownie 4-5 kropli wystarczy na całą twarz, plus oczywiście 4-5 krople na 4-5 kropli na szyję i dekolt. Co znajdujemy w tej esencji, jak ona się w ogóle nazywa? To jest esencja marki By Wish Trend i tutaj mamy, dokładnie nazywa się Quad Active Boosting Essence. I w tej esencji mamy przede wszystkim wyciąg z kory Morus Alba, która działa rozjaśniająco, ekstrakt z liści Nelumbo Nucifera, które są bardzo silnym antyoksydantem, dodatkowo ekstrakt z owoców Schisandra Chinensis, przepraszam, które będą działały ujędrniająco, wyciąg skory Salix Alba o działaniu delikatnie złuszczającym, ale pragnę nadmienić, to nie jest esencja złuszczająca. Tutaj mamy regulację, słuchajcie, takiego nadmiernego rogowacenia skóry, które przy okazji naruszonego płaszcza hydrolipidowego może się pojawić, więc dlatego jest to wspomaganie. No i dodatkowo mamy fermentowaną czarną herbatę i fermentowany miód, które będą miały silne właściwości właśnie odbudowujące płaszcz hydrolipidowy, będą też dbały o prawidłową tą mikroflorę bakteryjną skóry. Dodatkowo mamy tu jeszcze kilka substancji przeciwzapalnych i łagodzących, jak chociażby propolis czy wodę kwiatową cyanus o działaniu właśnie łagodzącym i przeciwzapalnym. Ta esencja jest zupełnie bezzapachowa, wchłania się momentalnie, ale tutaj, tak jak mówię, przy 4-5 zastosowanych kroplach, to my nawet nie zdążymy się zorientować, jak już ta esencja się wchłania. I po tej esencji czas na kolejny kosmetyk, na serum. I tutaj wybrałam Wam serum, które jest serum takim bardzo wygładzającym, silnie nawilżającym, właśnie odbudowującym płaszcz hydrolipidowym. I to jest serum marki Real Barrier Aqua Soothing Ampoule. I przede wszystkim,
Cóż tutaj znajdujemy? To jest przede wszystkim serum, które będzie doskonałe dla każdego rodzaju skóry. Będzie również odpowiedni dla skóry problematycznej podczas leczenia trądziku, a to ze względu na to, że mamy tutaj przeciwzapalny azulen oraz 5 form kwasu hialuronowego. Dodatkowo mam jeszcze bogactwo, przepraszam, ekstraktów roślinnych z różnego rodzaju też owoców oraz ekstrakt z kurkumy, wąkroty azjatyckiej, olejek tymiankowy z werbeny i bergamotki, które dodają taki bardzo, bardzo subtelny, słuchajcie, zapach. I to serum jest w postaci takiej, powiedziałabym, nawet dość gęstej, żelowej, jest zupełnie bezolejowe. Sprawnie tą pipetką możemy sobie odpowiednią ilość podać na skórę. I tak jak powiedziałam, ten zapach jest w ogóle taki nienarzucający się. Tu też nie mamy żadnych sztucznych kolorantów, zapachów i przepięknie tuż po nałożeniu już się czuje taki lekki film na skórze, rzeczywiście taki nawilżający, ale bez obciążania gruczołów łojowych. To jest preparat, który podobnie jak w przypadku esencji, śmiało polecę większości rodzajów skór. Jak najbardziej, począwszy od skóry suchej, poprzez cery wrażliwe, naczyniowe, mieszane, skłonne również do przetłuszczania się, aż po cery dojrzałe, łojotokowe, czy też chociażby nawet dotknięte łojotokowym zapaleniem skóry, bądź i nawet trądzikiem różowatym, dlatego że w przypadku tych schorzeń mamy często naruszony płaszcz hydrolipidowy, a rzeczywiście to serum pomoże Wam tę skórę w dużej mierze ukoić. W połączeniu z tą esencją, którą przed chwilą wymieniłam, właśnie marki By We Strength, będziecie miały takie jeszcze silniejsze działanie przeciwzapalne, głównie ze względu na obecność właśnie tego fermentowanego miodu, czarnej herbaty i azulenu. Czyli mamy już 5 kroków, bo zmyłyśmy skórę w 3 krokach, następnie nałożyłyśmy esencję, był czas na serum, no i oczywiście czymś musimy tę pielęgnację domknąć. Najpierw zadbamy sobie o okolice oka i to jest krem, który już też się niejednokrotnie u mnie na kanale pojawił. To jest, słuchajcie, krem absolutnie, który używam przez całą zimę i fantastycznie mi się sprawdza. Tu mamy przede wszystkim bogactwo peptydów, które będą działały tak silnie odbudowująco. Cudownie ten krem wplata mi się w pielęgnację z retinolem. Ale coś, co mnie w nim zachwyca, to przede wszystkim jego gęsta konsystencja. Już mówię zaraz dalej, cóż tu w nim znajdziemy, ale jeszcze najpierw powiem, co to takiego jest. To jest Tevu Real Eye Cream marki Isn't Tree. I tutaj przede wszystkim pokażę Wam konsystencję. To jest konsystencja prawie, powiedziałabym, że maści. Zobaczcie, on w żaden sposób Wam nie spłynie. To jest wybitnie gęsta konsystencja. To jest krem, który absolutnie będę bardziej dedykowała skórom wymagającym silniejszego odżywienia, bardziej dla skór dojrzałych, bo przy tych skórach tłustych czy mieszanych w stronę tłustą, to może być kosmetyk troszeczkę zbyt gęsty i możecie się z nim nie polubić. Również skóry młode też nie do końca mogą tego rodzaju preparat tolerować, bo go mogą w zwyczajnie świecie nie wchłonąć aż w takiej ilości. Natomiast właśnie przy tych skórach wszelkich suchych, wrażliwych, naczyniowych, dojrzałych, mieszanych w stronę suchą, jak najbardziej cudownie ten kosmetyk się sprawdzi. Oczywiście tam, gdzie zwyczajnie w świecie zauważycie już pojawiające się zmarszczki mimiczne, bo on cudownie pod wpływem tej gęstej konsystencji będzie też niwelował widoczność tych zmarszczek. A znajdziemy tutaj oprócz wspomnianych peptydów jeszcze probiotyk, witaminy takie jak B3, C i E, ceramidy, skwalan oraz masło shea. I to wszystko właśnie do kompletu daje nam tę przepiękną, gęstą konsystencję. Kosmetyk jest bardzo delikatny, słuchajcie, nie podrażnia absolutnie tutaj okolicy oka. Uwaga tylko, żebyście nie nakładały go zbyt dużo, nawet tu pod łukiem brwiowym, bo jest naprawdę bardzo gęsty, żeby nie obciążyć tej właśnie górnej powieki. W szczególności mówimy tutaj o porze wieczornej. To jest również kosmetyk, który jak najbardziej na dzień się nada. On pięknie się sprawdza pod makijażem, bo później jak nawet nakładam korektor pod oko, to naprawdę ten korektor nie podkreśla mi w żaden sposób zmarszczek i po prostu dzięki tej gęstej konsystencji właśnie ta okolica oka jest taka bardzo przyjemnie odżywiona i wygładzana. Więc mamy tutaj po tych wszystkich specyfikach nawilżających, jest czas na to, żeby nałożyć odpowiedni kosmetyk pod oczy. Co jeszcze, bo może będziecie mnie o to pytały, jak najbardziej, słuchajcie, taką odrobinkę tej ampułki Real Barrier możecie nałożyć pod oczami, ale to ma być naprawdę tak tylko, słuchajcie, taka odrobinka przejechana tutaj pod okiem, żeby nie dostało się gdzieś, broń Boże, do worka spojówkowego, ale jak najbardziej wszystkie składniki zawarte w tym serum będą
odpowiednie dla skóry pod oczami. Co więcej, to też jest odpowiedź dla tych skór bardziej przetłuszczających się, bo jeżeli nie lubisz takich gęstych konsystencji, bądź zwyczajnie w świecie, po prostu Twoja skóra tego nie potrzebuje, to wtedy fantastycznie to serum sprawdzi się jako samodzielny kosmetyk. I jako wykończenie, słuchajcie, tej nocnej pielęgnacji, wybrałam Wam tutaj krem z marki By Wish Trend, czyli kolejna propozycja z tej marki dzisiaj. I to jest krem, który się nazywa Vitamin 75 Maximizing Cream. I to jest krem, który ma wybitnie gęstą konsystencję, ale zanim ją jeszcze pokażę, to powiem, cóż tutaj znajdziemy i właśnie to też z tego względu dla Was wybrałam ten kosmetyk. Mamy przede wszystkim 75% wody z rokitnika, która jest bogata w witaminę E, ale rokitnik również ma właściwości poprawiające kolor skóry, właściwości odbudowujące płaszcz hydrolipidowy, dlatego że będzie działał też przeciwzapalnie. Dodatkowo tutaj mamy olej słonecznikowy, łagodzącą betainę, pantenol, olej makadamia, wosk pszczeli. To wszystko do kompletu, słuchajcie, tworzy taką naprawdę gęstą, gęstą konsystencję. Pozwolę sobie to wydobyć paluchem. I słuchajcie, to jest wybitnie gęsty krem. Powiedziałabym, że taka maść nawet. I ten krem, słuchajcie, mimo że jest taki maściowy, to słuchajcie, nie pozostawia takiej bardzo tłustej konsystencji, takiego tłustego filmu, nie konsystencji, a filmu na skórze. Daje niesamowite uczucie ukojenia. I co ciekawe, mimo tak bogatego składu, nawet jeżeli masz skórę mieszaną, skłonną do przetłuszczania się, to mogłabyś też ten krem spróbować, ale jeżeli ona jest bardzo skłonna do zaskórników, to wtedy zamiast tego kremu wybrałabym krem, który zaraz zaproponuję na dzień, bo on wtedy będzie mógł być stosowany jako krem również wieczorny. Wtedy ten krem przy tych skórach takich łojotokowych, właśnie skłonnych do zapychania się, może być za ciężki. Więc to jest propozycja dla cer suchych, mieszanych w stronę suchą, dojrzałych, wymagających w ogóle intensywnego odżywienia, tam gdzie mamy właśnie wybitnie taką ściągniętą skórę, jak najbardziej dla cer naczyniowych oraz dla wszelkich cer wrażliwych, czy co ciekawe nawet dla cer dotkniętych AZS-em. Choć tutaj akurat powiem szczerze, że różnie bywa z tolerancją wosku pszczelego, bo nie każda cera dotknięta AZS-em lubi jakiekolwiek pochodne właśnie te składniki zwierzęce. Więc tutaj należałoby po prostu sprawdzić to na własnej skórze, ale tak jak mówię, przy tych skórach, które Wam wymieniłam, doskonale ten produkt się sprawdzi. Czyli tak wygląda codzienna, powiedziałabym, pielęgnacja wieczorna. Pragnę tylko nadmienić, słuchajcie, kochane, że jeżeli stosujecie gdzieś retinol, to tego rodzaju pielęgnacja może być idealnie właśnie wpleciona w te dni pomiędzy retinolem. Choć jeżeli jest naruszona warstwa hydrolipidowa, to ja zawsze zachęcam do odstawienia jednak tego retinolu na taki miesiąc, odbudowanie tej warstwy hydrolipidowej i wtedy dopiero powrót do retinolu czy do kwasów. I jako końcowy preparat, a tak właściwie dwa preparaty, bo one występują tu akurat u mnie ze sobą w komplecie, bo możemy zastosować tylko jeden preparat, ale jak zastosowałam je w komplecie, to zdecydowanie lepiej się sprawdzają. Cóż to będzie? To będą kosmetyki uzupełniające, a mianowicie mam dla Was do zaproponowania nocną maskę z marki Unique i do kompletu jest serum. Oba preparaty są z propolisem, już Wam pokazuję ich konsystencję, jak to wygląda, ale przede wszystkim dlaczego je tutaj wybrałam. Słuchajcie, to jest maska, która ratuje naprawdę skórę nawet po takich intensywnych zabiegach złuszczających. Ona tak przyjemnie łagodzi, a jeszcze do kompletu właśnie z tym łagodzącym propolisowym serum, słuchajcie, pięknie zmniejsza rumień, to uczucie ściągnięcia, naprawdę bardzo ładnie, szybko, sprawnie odbudowuje warstwę hydrolipidową. Ona delikatnie natłuszcza, ale bez efektu pozostawienia tłustej warstwy na skórze. To jest jak najbardziej uniwersalny kosmetyk, może być stosowany również przez osoby dotknięte AZS-em i znowu tutaj uwaga, bo różnie bywa z tolerancją właśnie tych produktów pszczelich, ale jeżeli byłoby wszystko w porządku, to jak najbardziej ze względu na swoje właściwości śmiało, spokojnie może być przez takie skóry stosowana. Więc tak naprawdę oba te kosmetyki nadadzą się dla każdego rodzaju skóry, czyli suchej, naczyniowej, wrażliwej, dotkniętej AZS-em, dotkniętej EUZS-em, z trądzikiem różowatym, z trądzikiem pospolitym, no i oczywiście dla wszelkich skór
dojrzałych. Co ciekawe, zarówno maska, jak i serum są na tyle delikatne, że śmiało możecie je nałożyć pod oczy. Co tutaj w nich znajdziemy? Mamy przede wszystkim oczywiście wspomniany już propolis, to w maseczce, 8% z ekstraktu z rokitnika oraz ekstrakt z wąkroty azjatyckiej. Jak już wiecie, wąkrota azjatycka ma silne właściwości antyoksydacyjne, ale również przeciwzapalne i przeciwrumieniowe. I to jest taka, słuchajcie, bomba, naprawdę taki fantastyczny zastrzyk dla skóry w kwestii takiej też antystarzeniowej, dlatego że wąkrota azjatycka pięknie rozświetla, nawilża skórę i właśnie wspomnę po raz kolejny, że działa przeciwzapalnie. Natomiast w serum, kochane, mamy tu aż 70% propolisu, 12% witaminy C, mieszankę granatu, figi, morwy, miłożębu japońskiego oraz niacynamid, czyli mamy silne działanie łagodzące i przeciwzapalne, a dodatkowo jeszcze tutaj znajdziemy adenozynę, która ma udowodnione właściwości liftingujące. Serum z propolisem, ja jeszcze może powiem, kochane, bo jeszcze nie powiedziałam. To serum nazywa się Propolis Vitamin Synergy Serum. Jest z marki Unique. Jest takie bardzo gęste, powiedziałabym. Widzicie, jak ta kropelka, ona jest taka rzeczywiście gęsta, gęsta. To jest produkt w zasadzie, słuchajcie, taki bardzo, bardzo delikatnie pachnący, ale tu nie znajdziemy żadnych sztucznych kolorantów czy zapachów. Bardzo ładnie się wchłania do bardzo przyjemnego uczucia takiego ukojenia i nawilżenia tej skóry. Nakładamy dosłownie 4-5 kropli na całą twarz, plus dodatkowe krople oczywiście na szyję i dekolt, bo zawsze do tego zachęcam, żebyście traktowały też szyję i dekolt, tak samo jak skórę twarzy, jak skórę twarzy. Oczywiście jeżeli mamy cerę problematyczną, no to tutaj musimy już podzielić jakby te kosmetyki. Ale w dzisiejszym przypadku, gdy mówimy o odbudowie płaszcza hydrolipidowego, to jak najbardziej każdy kosmetyk również będzie się na szyję i dekolt nadawał. Natomiast maska jest, słuchajcie, takiej żelowo-kremowej konsystencji. No to jest właśnie, słuchajcie, charakterystyczne dla kosmetyków koreańskich. One są dość nietypowe. To są zawsze takie, wiecie, konsystencje pomiędzy. Troszkę mi przypomina to ten krem pod oczy. Ten TW Real z marki Isn't Tree. Trochę przypomina mi to ten krem witaminowy z By We Strength, ale wchłania się do takiego, to nie jest zupełne wchłonięcie. Pozostawi Wam to delikatny film, ale bez uczucia znowu takiej tłustości. Tego ogólnie nie znajdziecie w kosmetykach koreańskich. To są tylko pojedyncze takie, słuchajcie, ampułki, które rzeczywiście mają być wybitnie olejowe, ale większość kosmetyków koreańskich, one są lekkie. Te konsystencje są przyjemnie wchłaniające się, właśnie bez pozostawiania takiego tłustego płaszcza na skórze, tłustego filmu, a mimo to fantastycznie odbudowują warstwę hydrolipidową i właśnie za to kocham kosmetyki koreańskie. Także nakładamy sobie 4-5 kropli tego serum, mówimy oczywiście o twarzy, bądź plus 4-5 kropli na szyję i dekolt i nakładamy cienką warstwą, zaznaczam, żebyście nie tworzyły sobie takiej okluzji na skórze, nakłada się cienką warstwą, tak mniej więcej jak krem, i delikatnie rozsmarowujemy na twarzy, szyi i dekolcie, pozostawiamy ją do wchłonięcia. Pragnę tylko nadmienić, że gdy stosujemy tę maskę, to uwaga, bardzo ważna sprawa, wtedy stosujemy 3 kroki w oczyszczaniu, olejek, pianka, tonik i tak na dobrą sprawę możecie jeszcze sobie nałożyć 4-5 kropli esencji i tylko nakładać już te dwa produkty. Albo też możecie nawet tego dnia esencji nie nakładać i nałożyć tylko serum z maską i jest przepiękne ukojenie skóry. Rano, co ciekawe, budzicie się z bardziej wypoczętą, pięknie nawilżoną, rozświetloną skórą, ale to też dla zachęty, słuchajcie, dla osób ze skórą problematyczną. Krostki, grudki naprawdę są mniej czerwone i ta skóra, ona jest po prostu taka mocno złagodzona. Więc tak wygląda komplet schematu na wieczór. No to teraz czas na schemat dzienny. Będzie dużo prostszy. Tutaj miałyście bardziej skomplikowaną właśnie tę pielęgnację wieczorną, więc teraz będzie już z górki. Jest znacznie skromniejsza pielęgnacja dzienna. Zaczynamy oczywiście od oczyszczenia twarzy i tutaj pomijamy ten pierwszy krok typowy dla etapu wieczornego. Przechodzimy od razu do pianki myjącej i tutaj znowu będzie ta pianka nawilżająca Huang Jiso, której przede wszystkim mamy właśnie tę łagodzącą pszenicę. Myjemy skórę przez około minutę, bardzo dokładnie, bez nadmiernego pocierania.
kolistymi ruchami delikatnie spłukujemy i pamiętajcie, to jest szczególnie znamienne w przypadku właśnie płaszcza hydrolipidowego, nie stosujemy zbyt ciepłej wody. Nawet przy zmywaniu właśnie olejku ta woda ma być między letnią a ciepłą. Dlaczego? Ciepła woda będzie potęgowała, przyspieszała ucieczkę wody z naskórka i będzie tę skórę podrażniała. Czyli zmywamy skórę letnią wodą, następnie stosujemy tonik Tiam i po raz kolejny przypomnę, albo go osuszamy, albo wmasowujemy do całkowitego wchłonięcia. I teraz możemy sobie pielęgnację wzbogacić o esencję, choć to jest tutaj plus minus, bo najważniejsze, żeby ta esencja znalazła się wieczorem, żeby tę skórę jeszcze bardziej wzbogacić, ale jeżeli masz czas, a tak naprawdę to są, ile to jest, chwilka, dosłownie umówmy się, bo to są 4-5 kropli dosłownie, które momentalnie nam się wchłoną i spotęgują jeszcze działanie, więc możemy, ale jeżeli mówię, się spieszysz mocno, to nie musimy. Czyli mamy tak, oczyszczanie, następnie mamy po oczywiście właśnie po toniku, po osuszeniu mamy esencję i kolej na naprawdę wyjątkowe serum. I to jest serum z marki Yumiso, już Wam zaraz czytam, bo ten skład jest naprawdę bardzo bogaty. Serum jest to niesamowicie przyjemnym, takim odświeżającym, lekko owocowym, słuchajcie, zapachu. Pokażę Wam na początku konsystencję, jego konsystencja jest żelowa. Słuchajcie, ledwo wydobywam, bo testerka płakała jak oddawała, serio. Także żałowała, że musi mi oddać i to jest, słuchajcie, serum, które przepięknie nawilża i łagodzi skórę. Ono jest takie, bym powiedziała, gęste, mocno zbliżone do dzisiejszych kosmetyków, do tego serum z propolisem, bym powiedziała. No pachnie, to jest taki, słuchajcie, właśnie taki zapach cytrusowo, właśnie taki w ogóle owocowo-roślinny, ja uwielbiam tego rodzaju zapachy. To jest kosmetyk, który się nazywa Hello Skin Yumiso All Day Vitamin Brightening and Balancing Facial Serum. I to jest, słuchajcie, serum, które tak naprawdę śmiało polecę każdemu rodzajowi skóry. Jest beztłuszczowe, ale przepięknie odbudowujący płaszcz hydrolipidowy. Śmiało wspomoże również gojenie nawet skór tych właśnie skłonnych do chorób takich jak łojotokowe zapalenie skóry, trądzik czy trądzik różowaty. Cóż tutaj mamy? No przede wszystkim 86% ekstraktu z rokitnika o tych właściwościach silnie przeciwzapalnych, odbudowujących, który ma w sobie bogactwo witamin, bo mamy tutaj witaminę A, B, C, E i K, więc tutaj już na samym początku rzeczywiście fajnie, bo te witaminy są pozyskiwane w tym momencie ze składnika naturalnego roślinnego. Dodatkowo mamy glicerynę, która będzie nam zamykała jakby ucieczkę wody z naskórka, będzie przeciwdziałała. Niacynamid, czyli kolejna witamina. Ekstrakty roślinne, takie jak wąkrota azjatycka, rdest japoński, tarczyca bajkalska, która ma silne właściwości łagodzące, antyoksydacyjne. Rozmaryn, który też jest silnie przeciwzapalny, rozjaśniająca zielona herbata, rumianek, lukrecja. Lukrecja, tutaj pragnę się sekundkę zatrzymać, ma silne właściwości takie, słuchajcie, powlekające, łagodzące, likwidujące szorstkość skóry, ale żeby Wam słowo powlekające nie kojarzyło się z pozostawianiem takiego nieprzyjemnego filmu na skórze, nie. Tu chodzi o takie właśnie uzupełnianie tej warstwy hydrolipidowej, przywracanie tego płaszcza hydrolipidowego. Dodatkowo mamy jeszcze łagodzący pantenol, aminokwasy betainę i argininę oraz właśnie ten subtelny zapach zawdzięczamy olejkom z pelargonii, palczatki imbirowej, a dodatkowo jeszcze bergamotka i róża damasceńska. I to naprawdę, słuchajcie, w komplecie daje bardzo udany kosmetyk, który nie powoduje podrażnienia, uczulenia, wręcz właśnie pięknie łagodzi tę skórę, działa przeciwrumieniowo. I tak naprawdę tutaj polecę każdemu rodzajowi skóry z wyłączeniem skóry z AZS-em ze względu na obecność olejków eterycznych. Ten produkt nie przetłuści Wam skóry, jak już wcześniej wspomniałam, więc tak jak mówię, śmiało nawet dla tych cech problematycznych. Działa pięknie rozjaśniająco jako serum antyoksydacyjne rano. Jak najbardziej cudownie się sprawdzi, bo jak już słyszałyście, oprócz właśnie, oprócz witaminy C mamy jeszcze wąkrotę azjatycką, czy zieloną herbatę, czy niacynamid.
czy tarczycę bajkalską, więc tych antyoksydantów jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo i to jest fantastyczny kosmetyk dzienny przed nałożeniem kremu. I właśnie, jako wykończenie pielęgnacji zaproponuję Wam krem z marki Some By Me z propolisem, więc ponownie mamy tutaj ten łagodzący propolis i to jest kosmetyk, słuchajcie, który może być przez te skóry bardziej przetłuszczające się stosowany na wieczór zamiast tego kremu By Wish Trend, bądź dla tych skór właśnie suchych, mieszanych w stronę suchą, czy skór dojrzałych, jako preparat dzienny. Jak przystało na kosmetyk koreański, tak oczywiście mamy nietypową konsystencję, bo jest to konsystencja w moim mniemaniu takiej, słuchajcie, galaretki emulsji. I może nas zmylić ta konsystencja, że wydaje nam się, że a, nałożymy i właściwie a, to takie lekkie gdzieś tam ten będzie nawilżenie, że dla mojej skóry to będzie za mało. Nie, wierzcie mi, w połączeniu z tą całą pielęgnacją, którą Wam dzisiaj tutaj zbudowałam, to ta lekka konsystencja będzie się sprawdzała rewelacyjnie. Właśnie bez uczucia obciążenia, ale też bez uczucia ściągnięcia. Propolis właśnie ma silne właściwości łagodzące, tu mamy odbudowanie silne bariery hydrolipidowej, a dokładnie nazywa się to ten preparat Glow Barrier Calming Cream Propolis B5, czyli B5. I mamy tutaj przede wszystkim 70% ekstraktu z propolisu, ekstrakt z miodu, woda z drzewa herbacianego, pantenol, kompleks z wąkrotu azjatyckiej, ceramidy, kwas hialuronowy w czterech aż postaciach, trehalozę, już jedną z Waszych ulubionych ostatnio substancji. I to wszystko w komplecie daje nam właśnie takie potężne nawilżenie i odżywienie tej skóry, bo ze względu na obecność ceramidów mamy piękne uzupełnianie płaszcza hydrolipidowego. Jeszcze raz powtórzę, dla tych cer bardziej skłonnych do przetłuszczania się będzie to odpowiedni kosmetyk na wieczór, a dla pozostałych innych skór jako kosmetyk dzienny pięknie to się wszystko wbuduje w całość. Oczywiście nie możemy zapominać o pielęgnacji skóry pod oczami i tu znowu polecę Wam albo ten cięższy TW Real Eye Cream z marki Isn't Tree, o którym mówiłam w schemacie wieczornym, lub śmiało słuchajcie, możecie sobie ten krem z propolisem nałożyć również pod oczy, bo to ma tak lekką konsystencję, jest tak delikatny, że jak najbardziej ten preparat pod oczy również będzie się nadawał. Jako wykończenie pielęgnacji tutaj sobie domkniemy tę pielęgnację preparatem oczywiście z filtrem, ale wybrałam Wam celowo. To jest nietypowy preparat, bo on jednocześnie będzie i pielęgnacyjny i będzie już pełnił funkcję podkładu, a dokładnie będzie to krem BB. To jest krem BB z marki Mizon, nazywa się Snail Repair Intensive BB Cream. I to jest preparat, który naprawdę ma bardzo ładne krycie. Oczywiście tutaj mamy działanie przeciwsłoneczne w wysokości SPF 50, ale mamy dodatkowo właśnie tę pielęgnację w postaci ekstraktu ze ślimaka. Znajdziemy tutaj mineralne filtry w postaci tlenku cynku i dwutlenku tytanu. Konsystencja jego jest, słuchajcie, dosyć gęsta, kremowa. On działa tak ładnie nawilżająco, ale przy mojej mieszanej skórze muszę powiedzieć, że bardzo ładnie się sprawdza i nie powoduje uczucia ciężkości. Krycie jest fenomenalne, z tym, że powiem tak, jedyny problem, który możecie mieć tutaj z tym preparatem, to jest odcień. Ten odcień, który Wam tutaj pokazuję, to jest odcień 23 i on, powiedziałabym, idzie w taki lekko żółtawy kolor, taką ożywioną, bym powiedziała, nawet lekką brzoskwiniową skórę. I dlatego też, słuchajcie, mam tutaj do mieszania z drugim kolorem jaśniejszym. To jest kolor 23, a ja jeszcze go mieszam z kolorem 21. Powiem, że moja skóra jest taka tradycyjnie, klasycznie europejska, polska, czyli ja jakby nie mam ani zbyt jasnej skóry, ani zbyt ciemnej. I łącząc sobie, słuchajcie, te dwa kolory, to jest z kolei kolor 21, uzyskuję naprawdę idealny odcień, który mi się podoba. Ten odcień z kolei 21, on, powiedziałabym, że to jest taki klasyczny, bardzo jasny beż, ale beż nawet z takim lekko ziemistym może odcieniem, co może się troszkę Wam źle kojarzyć, ale takim chłodnawym, może nie ziemistym, źle powiedziałam, ale w połączeniu z tym kolorem 23 daje rewelacyjny odcień. Tu mamy też jeszcze nieco ciemniejszy odcień, który będzie dawał taki efekt bardziej opalony, więc to dla tych skór już bardziej śniadych.
Natomiast, tak jak mówię, połączenie tych dwóch kolorów śmiało da Wam bardzo ładny efekt. Jeżeli nie chcecie kupować takich dużych opakowań, bo to duże opakowanie to jest, słuchajcie, co ciekawe, aż 50, to mamy je jeszcze w 20, więc możecie sobie śmiało, bo właśnie tak jak widzicie, tutaj sobie dobrałam jeszcze 20 i łączę sobie po prostu, więc możecie sobie kupić dwie takie 20 i wtedy macie porządną ilość, a nie musicie po prostu naraz wydawać tylu pieniążków. Więc kochane, tak wygląda kompletny schemat pielęgnacyjny na rano. No już teraz całościowy wiecie, jak wygląda i wieczór, jak wygląda rano. Ten schemat pielęgnacyjny, tak jak wspomniałam, pomoże Wam odbudować warstwę hydrolipidową bez obciążenia gruczołów łojowych, bez uczucia właśnie takiej ciężkości, tłustości na skórze, bez nadmiernego blasku, ale jeżeli mówimy o odzyskiwaniu blasku, to jak najbardziej tutaj się nam to sprawdzi. Jak zawsze w opisie znajdziecie linki do poszczególnego każdego kosmetyku oraz kod zniżkowy. I oczywiście, jeżeli będziecie miały jakiekolwiek wątpliwości, w jaki sposób jeszcze użyć dany kosmetyk, jak to wpleść w schemat pielęgnacyjny, gdziekolwiek się pogubicie, zostawcie mi proszę w komentarzu zapytanie, a ja na taki komentarz postaram się odpowiedzieć. Jeżeli podobał Wam się ten film, to pozostawcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał, żebyście były ze wszystkim zawsze na bieżąco i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was gorąco. Pa, pa.